chciałem gdzieś popłynąć znów, coś zaliczyć z dobrym skutkiem, więc do kumpli dzwonię i mówię, że mam chęć na łódkę. Wpadło czterech z pięciu, bo życie czasem podłe bywa, i piątemu żona dziś zabroniła ze nami pływać, ale reszta prężąc tors wsiadła do tej łódki, boj z tej bili 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 bili. Lecz jak pech, no to pech, popływaliśmy niedługo i przyjaciel mówi, że trzeba przesiąść się na drugą, ale każdy przecież wie, z tych co znają się na sporcie, że gdy pierwsza płynie, to druga chłodna stoi w porcie, a więc znowu prężąc tors wsiedliśmy do łódki, bądź z dibi 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 dibi. Lecz jak pech, no to pech, czas nam błyskawicznie zleciał i tę drugą trafił szlak, więc ktoś krzyknął, a gdzie trzecia? Słowa te zabrzmiały nam jak wykładnia, jak wyrocznia, lecz niestety pech to pech, już zamknięta była stocznia, a więc wyprężając tors poszli szukać łódki, woń z dibi 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 dibi. Lecz jak każdy ze nas tu wie, z tych co mają tęgą głowę, że otwarte zawsze są jakieś stocznie remontowe, no i właśnie w jednej z nich ponoć zakłóciłem spokój i na całą długą noc mnie zamknęli w suchym doku. Rano miałem taki łeb, że aż mnie bolała głowa, więc przyrzekłem, rzucam bols, moją łódką będzie luksusowa. No a kumple prężąc tors popłynęli łódką bols.